W Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku odbyła się dziś konferencja prasowa. Wzięli w niej udział Tomasz Poręba, lider listy PiS na Podkarpaciu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Piotr Babinec, poseł na Sejm RP oraz Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka. Tomasz Poręba miał okazję zobaczyć oddaną do użytku część rehabilitacyjną wraz z basenami krytymi oraz gotową na przyjęcie mieszkańców i turystów część zewnętrzną. Europoseł wizytował ponadto oddawany oficjalnie do użytku w najbliższy piątek stadion piłkarsko-lekkoatletyczny Wierchy. Proszę Państwa, dzisiaj to spotkanie takie krótkie, ale jakościowe, ponieważ już za niedługo otwieramy stadion piłkarsko-lekkoatletyczny Wierchy oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu, tą część drugiego etapu basenów zewnętrznych. Taka wizytacja europejsko-polska, można powiedzieć, wspólna, dotycząca tych inwestycji, które zostały zrealizowane tutaj na terenie Sanoka. Oddaję głos swoim kolegom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na ten krótki briefing prasowy, ważny, istotny z naszego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia. Również, ponieważ dotyczy inwestycji ważnej, kluczowej, strategicznej w sanocki sport, tu w Sanoku, w kompleks właśnie sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjny, na którym jesteśmy. Pamiętam, dwa lata temu tutaj wbijaliśmy wspólnie pierwszą łopatę pod budowę tego centrum. Pamiętam, jak wiele czasu, zabiegów kosztowało nas wszystkich, zarówno pana burmistrza Matuszewskiego, jak i burmistrza Pióro, zabiegów Piotra Babineca, posła w Ministerstwie Sportu, aby jak najwięcej środków na ten kompleks właśnie dofinansowania z budżetu państwa uzyskać. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że stoimy już na realnym obiekcie zbudowanym, obiekcie, który będzie otwierany, rozumiem, za kilka dni. Ponieważ nie mogłem być w piątek, jestem dzisiaj z Państwem, żeby powiedzieć i podziękować wszystkim tym, którzy do tego projektu, do powstania tego obiektu się przyczynili. Chcę podziękować bardzo również obecnemu marszałkowi województwa lubelskiego, a w tamtych czasach wiceministrowi sportu Jarosławowi Stawiarskiemu, z którym bardzo blisko współpracowaliśmy wszyscy, aby jak najwięcej tutaj środków do Sanoka z budżetu Ministerstwa Sportu ściągnąć. Udało się to zrobić. Ta inwestycja uzyskała blisko 15 milionów złotych dofinansowania, plus stadion Wierchy, na który też pojedziemy dzisiaj, prawie 2 miliony dofinansowania z budżetu Ministerstwa Sportu. To były i są realne pieniądze, realny wkład Ministerstwa Sportu właśnie w tę inwestycja. Czym ona jest dla Sanoka, dla tej pięknej części województwa podkarpackiego? Myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć. To na pewno podniesienie poziomu również infrastruktury w mieście, infrastruktury sportowej, ważnej z punktu widzenia przecież mieszkańców, z punktu widzenia całego miasta. To jest też inwestycja, która wpisuje się w szereg różnego rodzaju inwestycji w sport na Podkarpaciu, które w ostatnich latach miałem zaszczyt, honor i przyjemność wspierać, bo to nie tylko udało się wychodzić te pieniądze tutaj dla Sanoka w Ministerstwie Sportu, ale również duże środki udało się znaleźć na halę sportową w Mielcu, na różnego rodzaju inwestycje w sport w Rzeszowie, czy na powstanie Centrum Piłkarskiego Szkolenia Młodych Piłkarzy w Stalowej Woli. To są inwestycje, które albo już powstały, albo będą w najbliższych latach realizowane. Ja jako były sportowiec, były piłkarz, osoba, dla której sport jest bardzo ważny, istotny, mogę tylko Państwu powiedzieć, że jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy, że udało się przez te ostatnie lata bardzo dużo w wymiarze inwestycji w podkarpacki sport dużo zrobić. A kwoty, które zostały na podkarpacki sport przeznaczone w ostatnich latach, są naprawdę imponujące. Ostatnio z ministrem Bańką, kiedy rozmawialiśmy o Podkarpaciu i w ogóle o szeroko rozumianych inwestycjach w sport, wspomniał mi i mówi: no wiesz, u was zainwestowaliśmy najwięcej w Polsce.
z podkarpackiej, rozwój podkarpackiej infrastruktury sportowej zainwestowaliśmy najwięcej w Polsce, to ponad 120 milionów złotych w ostatnich latach, które zostały właśnie przeznaczone na rozwój sportu i rozwój infrastruktury sportowej w naszym regionie. To są wymierne środki konkretne, już przeznaczone na powstające inwestycje, taka jak ta tutaj w Sanoku. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się tutaj wspólnie i z panem burmistrzem Matuszewskim, i z poprzednimi władzami miasta, i z Piotrem Babinewczem, posłem na Sejm, zabiegać o to w ostatnich latach i doprowadzić do tego, że ta inwestycja powstała i że już niedługo będą z niej korzystać mieszkańcy Sanoku. Dziękuję. Cóż, ja mogę deklarować, szanowni państwo, że chociaż tak jak powiedział pan Tomasz, w Ministerstwie Sportu już zauważono, że najwięcej środków kierowanych jest na Podkarpacie, w tym także do Sanoka, że także kolejne inwestycje, kolejne wnioski, projekty zgłaszane jako ważne potrzeby dla Sanoka, dla ziemi sanockiej, przez pana burmistrza, przez władze miasta Sanoka, powiatu sanockiego będą wspierane przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i rząd Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że Sanok sportem i kulturą stoi i tak będzie się Sanok w dalszym ciągu rozwijał, także dzięki tym inwestycjom, infrastrukturę sportową będzie to wizytówka Podkarpacia. Jako gospodarz obecnie miasta chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu europosłowi Tomaszowi Porębie, panu posłowi na Sejmie Piotrowi Babinewcowi i tym wszystkim posłom, którzy przyczynili się tak naprawdę, że ta inwestycja strategiczna jest w Sanoku. My sobie zdajemy sprawę, jak wyglądało to 2 lata temu, z jakiego basenu mieszkańcy korzystali. Dzisiaj jesteśmy na inwestycji strategicznej nie tylko dla miasta naszego, ale dla polskiego sportu. To ta inwestycja jako jedyna w Polsce jest wspierana przez 6 polskich związków sportowych i to dzięki pracy wszystkich tych osób tak naprawdę mamy ją wpisaną w inwestycje strategiczne dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, a oprócz tego tak naprawdę korzystają z tego różne dyscypliny sportowe. Całość w Sanoku inwestycji sportowych przekroczyła ponad 50 milionów. To jest niesamowita, duży wkład zarówno samorządu, jak i właśnie środków z ministerstwa. Tak naprawdę na ten stadion piłkarsko-lekkoatletyczny jeszcze dostaliśmy dofinansowanie na bieżnię lekkoatletyczną 1,5 miliona złotych. Także łączna kwota jest ponad 3 milionów złotych na stadion piłkarski Wierchy i tam też dzisiaj będziemy. Proszę państwa, te inwestycje tak naprawdę pozwalają nam odżyć, pozwalają nam, tak jak tu pan poseł Babinec wspomniał, postawić miasto na tym etapie i kultury, i sportu. Ten sport dzięki temu ma możliwości większego rozwoju i wierzę, że kolejne kroki, które będziemy podejmować wspólnie tutaj z przedstawicielami naszej władzy, będą pokazywały, w jakim kierunku Sanok zmierza. Mamy dużo do zrobienia. Kolejne kroki zostały poczynione. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za przybycie, za wizytację tych obiektów. Szkoda, że nie mogą być panowie na otwarciu 17. Wszystkich państwa już dzisiaj zapraszam na otwarcie stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego Wierchy w piątek 17 o godzinie 15. Wcześniej już miting lekkoatletyczny i zawody w podnoszeniu ciężarów. Także już od, można powiedzieć, piątku od godziny 17 mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo otwartej bieżni lekkoatletycznej, tartanowej na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym w Wierchy.